Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pod tym nagraniem szybkie strzały 8 punktów. No, praktycznie odpowiedzi nie ma. Nie ma nazwy sekty, która się wywodzi od Chrystusa, jej historii z pierwszych wieków. Nie padła też odpowiedź na to, czym jest posługa jednania i słowo jednania, które Chrystus powierzył, prawda? Tylko jest, ksiądz nie udziela rozgrzeszenia, nie ma księdza w Nowym Testamencie, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Ja się pytam, czym jest posługa jednania, prawda? Odpowiedzi żadnej, prawda? No i generalnie, co może protestant odpowiedzieć? Nic. No ale na to pytanie o zbawienie za frajer, tutaj streszczę troszkę dyskusję pana Rzymana, który pisze, że... Co on tutaj nam pisze? Znów Albert plecie głupoty. Trzeba porządnie przeczytać ten trzeci rozdział 1 Koryntian. Dzieło człowieka będzie poddane próbie, a może i spłonąć jako niewartościowe. Człowiek ten jednak będzie zbawiony. Więc wejście do nieba nie jest za dzieło. A za co? Myliście się srogo, Albercie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. No to za co? Za darmo? Jeżeli wejście jest za darmo, to po co trzeba budować to dzieło? Odpowiesz tu? Dlaczego, panie Rzeman, trzeba, i drodzy protestanci, trzeba budować na fundamencie, którym jest Chrystus? Dlaczego? Po co? Skoro zbawienie jest za frajer. Pani Basia tam pisze, że właśnie ten, którego dzieło spłonie, musi zostać oczyszczony w czyśćcu, tak? I to jest prawda. Sam oceleje jakby przez ogień. Dlaczego to za frajer ma wejść, tak? Nie. Dlaczego ma przejść przez ogień? To albo za frajer, albo jakieś ognie. Co to jest to ocalenie? Jak się ma to ocalenie przez ogień z wejściem do nieba za frajer? No tak się ma, że właśnie nie wchodzi się za frajer. I tak się ma, że jak ktoś jest słabszy, to potrzebuje oczyszczenia, to jest zbawiony, ale przed wejściem do nieba musi przejść przez ogień. Czyściec. No i tutaj... pan Rzeman odpowiada, że typowe heretyckie myślenie, nie? A za co? Tak? Typowe heretyckie myślenie katolików. Za co? Musisz sobie na niebo zaskarbić, zasłużyć. Tak, trzeba sobie zasłużyć na niebo. Trzeba sobie zasłużyć na niebo służąc Chrystusowi. Trzeba sobie zasłużyć na niebo zdobywając je gwałtem. Królestwo Boże gwałtownicy zdobywają. A zdobywanie Królestwa Bożego to nie jest słodkie pierdzenie i nic nie robienie. Za frajer wchodzenie, tylko za zdobycie. 2:10 Apokalipsa. Wytrwaj do śmierci, a dostaniesz wieniec życia. A więc jest za wytrwanie do końca, do śmierci. Prawda? Trzeba sobie zasłużyć, więc wykasaj rękawy i biegaj na mszę. Tak. Trzeba zakasać rękawy i biegać na mszę, aby nie opuszczać wspólnych spotkań. Nigdzie nie masz wejścia do nieba za darmo. Nigdzie. Pytałem o to, żaden werset nie padł, więc proszę mi pokazać, panie Rzyman, gdzie jest napisane, do Królestwa Niebieskiego wchodzi się za darmo. Nawet bez sądu. Gadacie, że wierzący nie idzie na sąd. A piszesz tutaj, panie Rzyman, o czym? O sądzie wierzących, nie? A po co ma być sądzony, skoro uczycie, że nie idziecie na sąd? Też żeśmy o tym mówili. Ktoś to wyjaśnił, że tak idziecie na sąd, że jednak idziecie, ale nie idziecie, bo nie idziecie, ale idziecie, w zależności od tego, o czym się gada? Teraz wam tu pasuje powiedzieć, że się idzie na sąd, ale głosicie, że wierzący nie idzie na sąd, tak?
Otóż, droga miła, za nic, za darmo, za frajer, jak mówi Albert, tak, bo darem łaski Bożej jest żywot wieczny, tak? On zbawił nas z łaski przez wiarę. No i to jest ten Efezjan 2,8. Darujmy sobie to, bo to nie jest o tym mowa, co o czym pisze święty Paweł. Ale jeśli już tak obstajesz, jeśli jest za darmo, nie z uczynków, to po co trzeba budować na Chrystusie tą budowlę ze złota albo z drzewa? Po co ta budowla, panie Rzyman i drodzy protestanci? Po co? I po co ona w ogóle ma być poddana jakiejś ocenie, jakiejś próbie? Albo za darmo, bez żadnego sądu, bez żadnego ognia, albo nie jest za darmo. Albo jest za darmo, albo jest właśnie za dzieło życia, za to, cośmy zbudowali na tym fundamencie Chrystusa. I jak? Tak, więc tutaj, panie Rzyman, nic żeś nie wykazał. No tylko takie, no, że nic, że to... No, no co żeś tu wykazał, panie Rzyman? Za dzieło otrzymamy nagrodę albo nie otrzymamy nagrody. Zbawiony owszem będzie i ten wierzący, którego dzieło spłonie. Tak, ale ten, którego dzieło spłonie, będzie zbawiony przez ogień. To albo za darmo, albo przez ogień, nie? Widzicie tutaj, jak to wasze zbawienie za frajer nie wytrzymuje konfrontacji ze Słowem Bożym. Nie wytrzymuje konfrontacji z tym tekstem. Sąd wierzących. Jeżeli jest sąd, to jest wyrok. Widzimy, jeden wyrok jest, że wchodzi zaraz do nieba, drugi wyrok. No dobra, ocalejesz, ale musisz przejść przez ogień, nie? Boś się tam trochę, coś ci nie wyszło. 25 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Pójdźcie błogosławieni moi do królestwa ojca mego za frajer. Tak głosi, nie? Sekciarstwo. Natomiast Chrystus mówi, pójdźcie błogosławieni ojca mojego. Weźmijcie w posiadanie królestwo ojca mego, bo daliście mi jeść, pić, napić się. Daliście mi ubrania, a więc za miłosierdzie, a nie za frajer. Idźcie precz ode mnie, bo nie daliście mi pić. Jeżeli idzie się do piekła za złe uczynki, to do nieba logicznie idzie się za dobre uczynki. Jeżeli do nieba idzie się za frajer, to za co idzie się do piekła, panie Rzyman i protestanci? No za grzechy, nie? A co to jest grzech? Grzech to zły uczynek, nie? Zobaczmy, jak se łamią protestanci logikę i sprawiedliwość. Do piekła trzeba zrobić złe rzeczy, a do nieba za frajer. Tak? Za darmo. Nie. Jeszcze raz, jak do piekła się idzie za złe uczynki, tak do nieba idzie się za dobre uczynki. Jeżeli do nieba z 25 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza idzie się za miłosierdzie, tak do piekła idzie się za brak miłosierdzia. Analogia. Jeżeli w trzecim rozdziale do nieba idą ci, co budowali na fundamencie Chrystusa, to do piekła idą ci, którzy nie budowali na Chrystusie. Bo wiemy, że którzy niewierzący, którzy się wyparli wiary, idą do piekła, tak? A więc nie budują na fundamencie. Tak? Więc panie Rzyman, nic żeś tu nie wykazał, poza tym, że pokazałeś to, co zawsze, to, co każdy protestant zawsze pokazuje. Ignorancję i ślepotę. Pozdrawiam.